Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu „Życie pełne życia”, przeznaczonego dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo nietypowy. Dlaczego? W dotychczasowych odcinkach i w znakomitej większości następnych będę mówił o rzeczach, na których się znam, które z powodzeniem zastosowałem, o rzeczach, które doprowadziły mnie właśnie do tego, że ja dzisiaj mogę sobie zupełnie na luzie całkiem przyjemnie żyć, i to są rzeczy łatwe do skopiowania. Dzisiejszy odcinek będzie o czymś, gdzie jestem bardzo kiepski, a mianowicie będzie to odcinek o tym, jak poprawić własną formę fizyczną. Dlaczego to nakręcam? No po, z tego prostego powodu, że mam przed sobą poważne wyzwanie. Mam przed sobą poważne wyzwanie i nawet jeżeli wy nie stoicie przed takim wyzwaniem jak ja, to być może będzie przydatny mój sposób myślenia i podejścia, jak sobie z takim wyzwaniem poradzić. Także tak czy inaczej proponuję, posłuchajcie i poglądajcie jeszcze chwilę, być może będą tam rzeczy, które wam się mogą przydać w innych wyzwaniach. Jeśli chodzi o samo wyzwanie, to wiadomo, nie należy do najlżejszych, najszczuplejszych ludzi na świecie, nie należy też delikatnie mówiąc, do najbardziej wysportowanych. Tutaj mam parę problemów, dlatego że przede wszystkim moje umiejętności budowania relacji z innymi ludźmi są tak dobre, że przez wszystkie te lata fakt, że jestem dość poważnie, mam dość poważną odwagę, czy też moja forma fizyczna, no, nie jest najlepsza, to specjalnie mi nie przeszkadzał, bo zawsze znajdowałem wystarczająco dużo sympatycznych ludzi do relacji wszelkiego rodzaju. Także moja motywacja do tego, żeby się zabrać za siebie wreszcie była dosyć słaba, bo oczywiście logicznie wiadomo, no, trzeba i tak dalej, i tak dalej, no, ale jak ktoś jest takim leniem jak ja, no, to jest bardzo trudne. I tutaj... I jak się za to zabrałem, właśnie parę tygodni temu postanowiłem się za to konkretnie zabrać. Już parę miesięcy temu zrobiłem taką akcję: Odchudzamy Aleksa i tak dalej. To nie zakończyło się całkiem dobrze z powodu zresztą paru błędów. E zupełnie fałszywego podejścia. Teraz mam właściwe podejście i dlatego się z tym z Wami będę dzielić. Przyjrzyjmy się najpierw, jakie wyzwania mam, jeżeli chodzi o to, żeby poprawić w znaczący sposób moją formę fizyczną. Wyzwanie numer jeden to jest właśnie to, że jestem totalnym leniem. Wyzwanie numer dwa polega na tym, że ja prowadzę bardzo urozmaicone życie, często przemieszczam się w różnych miejscach, mieszkam często w różnych miastach, w różnych lokalizacjach i w związku z tym na przykład coś takiego, że sobie wykupię abonament w jakiejś siłowni, no jest słabym rozwiązaniem. Ja mógłbym teoretycznie małą siłownię zrobić u mnie w domu, ale ja w tym domu o wiele za rzadko jestem, żeby coś z tego wyniknęło. To jest następna sprawa. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że generalnie mam mało czasu. Ja podziwiam kolegów, bo mam takich i naprawdę ich podziwiam, którzy potrafią wiele godzin dziennie spędzać na uprawianiu sportu, na przykład na bieganiu. Ja osobiście uważam, że bieganie to jest nie dla mnie, tym bardziej, że znam też innych biegaczy, którzy nabawili się dość poważnych problemów biegając, no nawet biegając w prawidłowy sposób. Więc stwierdziłem, hmm, może to niekoniecznie dla mnie. Poza tym sporty, gdzie ja musiałbym bardzo długo robić coś sam ze sobą, to, to nie zupełnie to. Ja jestem, ja jestem człowiekiem towarzyskim, bardzo lubię kontakty z innymi ludźmi. I tego rodzaju sporty mi nie odpowiadają. To był na przykład powód, gdzie kiedyś dawno temu zrezygnowałem z surfingu, bo to była moja deska wiat i, i, i fala cały czas. Ja potrzebuję kontaktu z ludźmi. To jest następna sprawa. No i oczywiście ten problem, że nie miałem motywacji, bo kompensowałem moje braki, powiedzmy, w wyglądzie czymś zupełnie innym i kompensowałem tak daleko, tak dalece, że nigdy mi czego nie brakowało. No, ale w którymś momencie stwierdziłem, że tak. W ostatnich miesiącach, ponieważ nie pojechałem na Gypsy Time, rozjechałem się trochę jak widać, wagowo i wybiarowo. Yy, przestałem pasować w dobre, fajne, sympatyczne ciuchy, które mam. No i postanowiłem coś z tym zmienić. Tym bardziej, że mówię, no dobra. Yy, pff, yy, nie, przestało mi się to podobać. Tu jeszcze dodatkowym wyzwaniem jest to, że ja jestem tutaj w zaawansowanym wieku. Ja jestem dwa razy starszy od niektórych z Was. Więc to nie jest tak całkiem banalnie prosta sprawa. No więc zacząłem zastanawiać się, jakie mam opcje. Z powodu, z powodu, pierwsza rzecz to tak, mówię tak, z powodu tego, że ja dużo podróżuję, to nie za bardzo da się to zrobić w postaci tego, że gdzieś mam jakiś trening na siłowni. Ponieważ nie chcę całych godzin mojego życia spędzać w biegu, bieganie też nie wchodziło w rachubę. Zastanawiałem się jeszcze nad innymi opcjami, pomyślałem sobie, ok, kto może mieć podobny problem do mnie. Ja zawsze, jak mam jakiś duży problem, mówię tak. Nie jestem pierwszym człowiekiem, który żyje na ziemi, i na pewno nie jestem jedyny, który ma ten problem, i być może ludzie przede mną sobie ten problem rozwiązali. Zwróćcie uwagę, że przy szukaniu rozwiązania nie szukałem jakichś ekspertów z tytułami naukowymi, nie szukałem ekspertów wśród celebrytów fitnessu, prawda, bardzo znanych i tak W ogóle nie. Dlaczego? Bo ja to widzę dokładnie tak samo jak w mojej branży. Jest mnóstwo różnych ludzi, którzy bardzo ładnie opowiadają, tłumy patrzą, łykają to jak pelikany, a tak naprawdę niewiele się zmienia. Ja potrzebowałem znaleźć kogoś, kto w branży fitnessowej jest dokładnie taki jak ja w mojej, w negocjacyjnych, że idziesz gdzieś w gabinecie, rozmawiasz, rozwalasz poważne tematy, poważne, gdzie jest bardzo duża stawka i robisz konkretne rzeczy, a nie tylko o tym opowiadasz nieświadomym ludziom. No więc zacząłem się zastanawiać, kto to może mieć. I od czego mamy internet? Zacząłem szukać w internecie, pomyślałem, okazało się, że tak naprawdę amerykańskie siły specjalne, SILSy i tak dalej, to oni mają podobny, podobny problem, bo oni muszą być maksy między innymi maksymalnie sprawni fizycznie, a często są w miejscach, no, gdzie bardzo trudno sobie wyobrazić klasyczną siłownię. No więc dalsze poszukiwania doprowadziły mnie do tego, że znalazłem faceta, który nazywa się Mark Loring, który przez 10 lat budował Systemy fitnessowe właśnie dla takich ludzi, dla takich ludzi, którzy nie mają, nie mają dodatkowego sprzętu do ćwiczeń, nie będą handli ze sobą wozić do tego, dodatku, do tego plecaka, który tam waży 60 kg z wyposażeniem. Facet wypracował metodę ćwiczeń na, na budowanie mięśni, prawda? Czyli nie jakiś tam robik czy coś, na budowanie mięśni z wykorzystaniem tylko i wyłącznie własnego ciała i różnych rzeczy, które masz w pobliżu. To mi się spodobało. To mi się spodobało. Przyjrzałem się temu bliżej. On tam wypracował cały system. E, też na różnych poziomach był taki cały taki system dla początkujących. Jak ja się przyjrzałem temu systemowi dla początkujących, to mówię: no tak. <ścoughs> To ja, ja w ogóle powinien być jakiś system dla takiej wizy, jak ja. To byłoby dużo, dużo poniżej początkującego, ale nie było. Ale to, co on robił, miało sens, i to były stosunkowo proste ćwiczenia, które mogłem zrobić w domu. No więc zacząłem to robić sam, patrząc tylko też uważnie, co się dzieje. Chodzi o to, żeby się po prostu nie uszkodzić, żeby sobie dużej krzywdy nie zrobić i zobaczyć, jak mój organizm na pewne rzeczy reaguje. No i jak zacząłem to robić, to nagle się okazało, że pominąwszy kolosalne bóle w mięśniach po pierwszych kilku ćwiczeniach, to nagle okazało się, czuję się znacznie lepiej, czuję się znacznie lepiej, e, nagle okazało się, że mogę ubrać i zdjąć moje ulubione spodnie bez rozpinania nawet paska, to już jest dobrze. I, i, I w tym kierunku będę to kontynuował. Będę Wam też raportował. Tu jest jeszcze parę tylko punktów, na które zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę, pamiętacie, jak ja mówiłem, jak chcę się czegoś nauczyć? Znajdź sobie jakiegoś mistrza, prawda? Tu masz klasyczny przykład mój. Znalazłem sobie mistrza, który jest bardzo dobry w tym, co robi, ale bardzo dobry w konkretnych rezultatach. W konkretnych rezultatach, a nie w miłym, sympatycznym opowiadaniu o tym i wydawaniu kupy pieniędzy na marketing, żeby tłumy biły brawo i powiedziały: To jest nasz wielki guru. Takiego człowieka znalazłem. Zobaczyłem, jak on to robi, zacząłem naśladować pewne rzeczy, ale jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie patrząc na mój feedback. Nie? I jednocześnie zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Wielu ludzi przy fitnessie robi ten błąd, że ustawia sobie cele. Jeżeli oglądaliście moje dotychczasowe odcinki, to wiecie, że ja na przykład nie mam długoterminowych celów, a zamiast tych długoterminowych celów mam po prostu kryteria, po których rozpoznam, że idę w dobrym kierunku. Czyli ja na przykład nie powiedziałem, chcę w ciągu dwóch miesięcy stracić tyle, tyle na wadze, albo mieć taki, a taki obwód, bo to jest bullshit. Jak ktoś jest tak leniwy jak ja, takim hedonistą, jak ja, to masz potem problem, żeby się zmotywować, zmusić. Ja zamiast tego wyznaczyłem sobie kryteria, po których rozpoznam, że idę w dobrym kierunku. Jednym z tych kryteriów jest zmiana moich wymiarów. Czyli jak zaczynam pasować w rzeczy, które nagle przestałem, do których nagle przestałem pasować, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. A druga, moje samopoczucie. Zaczynam czuć się lepiej, zaczynam być bardziej nakręcony, to idę w dobrym kierunku. No i tak będę kontynuował oczywiście te działania z tymi kryteriami. Bardzo ważną rzeczą też jest na początku, którą ja zrobiłem, na czym wielu ludzi się przewraca, to jest to, że są zbyt ambitni albo chcą od razu wszystko zrobić bardzo dobrze. Ja na przykład, jak zacząłem robić te ćwiczenia, to przy niektórych tych prostych ćwiczeniach stwierdziłem, że chyba nie mam w ogóle mięśni, które są potrzebne do zrobienia tego ćwiczenia, więc zrobiłem jakąś bardzo nędzną imitację tego, co potem zaowocowało tak czy inaczej za kwasami, czy jakieś mięśnie tam były resztkowe, prawda? I tym się w ogóle nie przejmowałem, ponieważ robię sobie to w domu. To nikt na to nie patrzy. Jakbyście, jakbyście zobaczyli, w jaki sposób ja ćwiczę, byłby to niezły program satyryczny. Ale nikt nie patrzy, mam nadzieję przynajmniej. Także Także tu jest luzik. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Wybrałem sobie właśnie taki system, gdzie nie potrzebuję żadnej siłowni, nie potrzebuję żadnego sprzętu. Ja wcześniej kupiłem sobie kiedyś coś takiego, nazywa się Aeroslink, czy to jest taki system TRX, to się coś nazywa. To możesz zaczepić taki, takie, takie, taką linę z uchwytami w różnym miejscu i na tym ćwiczyć. Problem polega na tym, że tak, że jak ja dużo podróżuję, no to ciągle trzeba by jeden dość spory gadżet ciągać ze sobą. A ja już dościągam, dościągam ciężarów na moim brzuchu, nie, w związku z tym stwierdziłem, że muszę to zrobić inaczej, i właśnie dlatego wybrałem ten system. Poza tym mogę robić kiedy chcę, nie mam żadnych ograniczeń czasowych. Wczoraj na przykład miałem przeuroczą rozmowę z właścicielem kawiarni Lepetit, gdzie bardzo często chodzę. I przyszedł do domu, zrobiło się późno, była aż prawie dziesiąta. Mówię, no to co? Prawie dziesiąta nic nie szkodzi pół godziny, bo tyle trwa ten trening, nie? pół godziny mogę sobie zrobić i sobie zrobiłem. Byłem trochę rozkręcony, potem długo czytałem, bo nie mogłem zasnąć, ale zrobiłem ten trening. Ten trening nie wymaga też wielkiej ilości czasu, dlatego też go wybrałem, bo ten cały system wymaga tego, aby cztery razy w tygodniu, maksymalnie cztery razy w tygodniu, poćwiczyć intensywnie przez pół godziny. Super. Przez to, że nie są to ćwiczenia wyizolowanych mięśni, tylko całych grup mięśniowych. Przy okazji mam załatwione kardio. Wierzcie mi, jak ćwiczysz 30 minut tak poćwiczysz, to masz taką, takie, takie bicie serca, takie tętno, takie tętno że to nabieżni bym coś takiego mógł z biedą pod górę sobie zrobić. Także wszystko, to jest typowe moje załatwienie, że mówię tak, spróbuję tak szybko, tak zasadą Pareto, prawda, tak minimalnym nakładem mojego czasu. Osiągnąć rezultaty, które są porządne. Oczywiście nie będę tutaj kulturystą, nie będę tak tak ale to mnie to w ogóle nie chodzi. Po co mam się z kim ścigać? Rozumiecie? Do tego odrobinka rozsądnego jedzenia, ale odrobinka, bo jak śledzicie na Facebooku, to ciągle widzicie, że jestem na jakieś late z jakimś ciasteczkiem, w gdzie z kim sobie rozmawiam. E, okazuje się, że przy odpowiednim wydatku energetycznym i rozsądnej całej reszcie to nie jest problem. O tym też chętnie Wam kiedyś powiem, będziecie zainteresowani. No, ale tyle na razie. Czyli krótko rzecz biorąc, znalazłem sobie faceta, który jest naprawdę bardzo dobry, ma konkretne rezultaty, bo jak on ładnie powiedział, ja nie jestem celebrytą, który trenuje celebrytów, którzy potrzebują fitnessu do tego, żeby zarabiać pieniądze. jestem człowiekiem, który trenuje ludzi, którzy muszą być fit, żeby przeżyć. No takiego trzeba grać W każdej dziedzinie, próbujcie w każdej dziedzinie swojego człowieka. Zobaczcie, jak on to robi. A propos, tu do tego jest też apka, możecie w Google Play zobaczyć, tam są, tam są gotowe nagrania, to kosztuje parę złotych. I, I masz to, ja mam mój gym tak naprawdę ze sobą i w telefonie. W, w, w tym tablecie, bo tam to wszystko mam. Pamiętajcie, nie ustawiać za wysokich celów. Zaakceptujcie, że na początku będziecie bardzo, bardzo kiepscy. Naprawdę żałośni. Ja byłem żałosny, ciągle jeszcze jestem żałosny. Jak są tam niektóre ćwiczenia na rozciąganie przy to ja mówię, jak ja mam to zrobić, to jest niemożliwe. Nic nie szkodzi. Pamiętajcie, że każdy postęp jest ważny. To nie musi być postęp do zamierzonego celu, ale jeżeli widzisz, że posuwasz się do przodu, to posuwasz się do przodu. To jest bardzo, bardzo istotne. No, jak chcecie, będę Wam raportował, jak mi to idzie dalej. Eee, życzę Wam udanego dnia. No i do następnego razu.